Ciekawe, czy to coś jest groźne. Dobra, jest! Jednak jest! Pal gumę, chamie! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w pierwszym odcinku z gry Subnautica na moim kanale. Jest to mega fantastyczna gierka, w którą się bardzo wciągnięcie, ja się od niej uzależniłem, także spytajcie rodziców, czy możecie oglądać, co niektórzy. Cała akcja rozgrywa się pod koniec XXI wieku, kiedy ludzkość zaczęła kolonizować już obce planety. I nasz statek o nazwie Aurora rozbija się na planecie 4546b i ta planeta jest niemal pokryta cała oceanami. My wcielamy się w członka załogi, który po katastrofie budzi się w uszkodzonej kapsule. Bohater musi przeżyć w obcym środowisku i znaleźć sposób na powrót do domu, także ta seria zapowiada się nam bardzo ciekawie na wiele odcinków. Mam nadzieję, że przyjmiecie ją bardzo entuzjastycznie, zostawicie 350 łapek dla Farela i nagramy kolejny odcinek z Subnautiki, także zaczynamy! Okej, moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę z Subnautiką, naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować. Acno World Entertainment przedstawia... Coś się dzieje? Opuścić statek, tak było? Zapnij się, mordeczko. O kurde. Jesteśmy w kapsule i chyba zostaliśmy już wystrzeleni. Tak, nasz statek, jak widzimy, eksplodował. I pewnie zaraz będą jakieś turbulencje. Dobra, mogę ruszać myszką? Nie, jeszcze nie mogę. O kurcze, gaśnica się odpięła. Jak zaraz dostaniemy tą blachą w łeb, to będzie, kurcze, koniec. Aha, no i dostaliśmy. Okej, ocknijmy się. Dobra, pali się, wariat, wstawaj. Wstawaj. No, klikaj to. Fajna nutka. Z tego, co czytałem tutaj, bardzo... O, dobra, gaś. Bardzo fajna muzyka jest podłożona tej gry. Bardzo się postarali. Naciśnij przycisk, aby użyć gaśnicy. No to już to zrobiliśmy. O, tablecik. Uruchamianie w trybie awaryjnym. Wczytywanie. Dostałeś niewielkiego urazu głowy. W tych okolicznościach można uznać, że to za optymalny wynik. Peda zostało teraz ponownie uruchomione w trybie awaryjnym w jednym celu. Aby utrzymać Cię przy życiu w obcym świecie. Czyli sztuczna inteligencja, która jest w kapsule, albo w tym statku, będzie chciała nas utrzymać przy życiu na tej planecie. Czyli nie ma żadnych innych form życia. Okej, gaśnica. No dobra, mamy gaśnicę. Co my tutaj mamy? Aha, komunikaty tu się sprawdza. Dobra, wyłączmy to. Super. Zgaśmy jeszcze raz. Dobra, nie trzeba. No to co my tutaj mamy? Fabrykator apteczek. Dziękuję za apteczkę. Otwórz schowek. Patrzcie, kostka odżywcza. Super. No i woda. Jak stoimy z jedzeniem? 81 i 48, czyli na razie nie będziemy tego chyba używali. A to jest flara. Tymczasowe źródło światła. No dobrze. To co robimy, moi drodzy? Sprawdźmy, jak to wygląda w ogóle na zewnątrz. Coś poleciało. Wow. Jest i nasz statek. Aurora... Doznało uszkodzeń kadłuba na orbicie planety. Powód nieznany. Brak oznak ludzkiego życia. Zobaczmy, co jest w koło. Nic nie ma w koło. No to zaczynamy. Na bańkę! Woo! O bracie. Jak to rewelacja. Jak to wszystko jest rewelacyjnie zrobione. Tutaj mamy jakąś strzałkę. Rozbij fragment. Miedź. Podstawowy składnik urządzeń zasilających energią elektryczną. Dobra. Mamy... Otwórz PDA tab. Otwieramy. No dobra. Wiem, o co chodzi. Tutaj mamy komunikaty. Okej. Czy ja mogę to zebrać? Mogę. Dobra, zbierzmy sobie jakieś grzybki. Płyńmy dalej. Patrzcie, jaka wielka ryba. A mogę to złapać? Płyń na powierzchnię. Zapomniałem. 9, 6. Kurczę, zaraz się uduszę. Jaki wariat. Dobra, weź chłopie trochę powietrza. I... Po pierwsze, moi drodzy, tak. Popłyńmy do tej kapsuły i sprawdźmy, czy jest jakiś crafting table, bo powinno coś takiego tutaj być.
Co to jest? Nie. Uszkodzone radio. Fabrykator. Jest! Zasoby. Elektronika. Z miedzi od razu mogę z miedzi z rudy zrobić baterię. Dobra, zróbmy sobie baterię. Co my tutaj mamy? Sprawdźmy na dzień dobry. Okej, nowy schemat dostępny. Spoko. Standardowa butla CO2. Tytan potrzebujemy. Płetwy, guma silikonowa. Włóknista siateczka, zrobić apteczkę. Gaśnica, rurki, dobra. Skaner, bateria i tytan. Dobrze, moi drodzy, czyli od razu lecimy zbierać tytan. Skaner jest po to, żebyśmy skanowali wszystkie obce formy życia. O, na przykład ta, która popłynęła, które są na tej planecie. Dzięki czemu bardziej poznamy całą florę i faunę. Faunę i florę? Coś takiego. Na tej planecie. Dobra, to sprawdźmy, gdzie jest jakiś tytan. Naprawdę gierka jest rewelacyjnie dopracowana. Naprawdę mi się podoba ta grafika. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało jeszcze w nocy. Tutaj coś leży. 21 powietrza, dobra. Podnieś złom, mamy złom. Tu jest jakaś rurka. Mogę tu wpłynąć, ale weźmy sobie powietrze na początek, bo jesteśmy bardzo blisko. No i dajemy nura. No, myślałem, że coś w tej rurce będzie bardziej ciekawego, ale tutaj coś mamy. Wow, coś leci! Patrz! Ej, jak tu jest niebezpiecznie w tej jaskini! Dobra, dawaj szybko, coś tu jeszcze było. Co to podniosłem? Kwarc chyba było napisane. Dobra. Ale zadymka od samego początku. Farel, tylko nie wyłóż się. I przydałoby się jakiś chyba oksygen. Trzeba zrobić jednak tą butlę z powietrzem, żebyśmy mogli sobie dłużej po prostu... Mam coś. Obca forma życia. Mogą być nieoczekiwane mogą mieć nieoczekiwane właściwości i zastosowania. Dobra. A to? Łapacz. Dobra. Złapałem jakieś rybki do ręki. Ale beka. Aha, ona teraz mi to powtórzyła po angielsku. Dobra, powiem wam, że tu nic nie widać. Jakiś metal mamy, ciekawe czy... I tytan chyba też jest w plecaku, nie? Jest tytan? Jest tytan, dobra, płyniemy, zrobimy sobie skaner w pierwszym odcinku i postaramy się zrobić jeszcze coś, co będzie dostępne w tym crafting table. Zobaczmy jeszcze, co możemy zrobić właśnie. Pstryk. Aha, ze złomu robimy tytan. Dobrze wiedzieć. Patrzcie, jak to fajnie wszystko fantastycznie wygląda. Ten laser, jak to tworzy. Okej. Smażona żywność. No dobra, usmażmy sobie rybkę. No dobra, usmażyliśmy sobie łapacza, że tak powiem. I tutaj możemy zrobić, jak widzimy, standardowa butla lub skaner. Robimy skaner i standardową butlę postaramy się zrobić w tym odcineczku. Gdzie jest butla? Jest butla, pięknie. Okej, sprawdźmy teraz tak. Nas plecak. A jakbym to zjadł? Pięknie, 68 życia. No pięknie, cudacznie. Skaner, dajmy pod jedynkę. Gaśnicę sobie zostawmy tutaj. Napić się potrzebuje? Nie, jeszcze nie potrzebuję, ale zróbmy tak. Moi drodzy, odłóżmy sobie te rzeczy, które mi są niepotrzebne. Żebym tego przypadkiem nie zgubił. Apteczkę wezmę w razie czego. I chciałem zobaczyć, co możemy jeszcze tutaj skraftować. Pstryk. Gdzie to było? Tutaj. Mamy nóż. Guma silikonowa i tytan. Guma silikonowa. A co potrzeba na gumę silikonową? Zlepek nasion wodorostów. Dobrze, lecimy po zlepki nasion wodorostów. Okej. Wchodzimy znowu pod wodę. Mamy teraz skaner. Zobaczmy, jak on działa. Szukanie. Jest grzybek. Aha, rewelacja. Lokalne formy życia. Kwasowy grzyb, okej. Teraz wiemy, że to jest kwasowy grzyb. Wow! Woo! Ty, to chce mnie zjeść czy nie? Złap to! Może to być dobre. Farel, gdzie to jest? Gdzie jest ta rybka? Oczopłaszczka! No i super, mamy oczopłaszczkę. Chodźcie, zeskanuję, wariacie.
Chodź. Nie uciekaj. Chcę cię zeskanować. 70%, dawaj. Jest! Królimanta! Słyszeliście to? Co to płynęło? Dobrze, moi drodzy. Szukamy czego? Takich kuleczek do gumy silikonowej, tak? To chyba to się darło. Tutaj co płynie. Tak, to chyba to. Ale widzimy, że jeszcze tutaj są jakieś... O kurde. Powiem wam głęboko. To bym sobie podniósł. Czy mogę to zeskanować? Mogę, złom. Porzucone szczątki. Dane geologiczne, dobra. To wiemy, że to są porzucone szczątki. A to co to jest? Wow! On czymś pluje, dobra. Uciekaj. Dobrze, że mamy... Ty! Bąbelki lecą. Ciekawe, czy mogę go... Napełnia! Napełnia mi powietrze, super! Co to jest? Koralowiec mózgowaty. No i dobrze, mamy go zeskanowanego. Oczopłaszczka, chodź! Zeskanuję cię. Ale jeszcze sobie złapię jedną. Tutaj się już robi troszeczkę, moi drodzy, ciemniej. Ale mamy coś tutaj. Co to jest? Jajo. Dobra, mamy jakieś jajko. Coś się naprzeciwko świeci. 30 sekund. Dobra, weźmy sobie jeszcze troszeczkę powietrza i się zanurzymy z powrotem. Bo tam coś się świeciło. O kurczę, robi się noc. Jak ten świat będzie wyglądał w nocy? Mam nadzieję, że będziecie to widzieli. Jest! Są te właśnie... To, co szukamy. Życie na tej planecie ewoluowało ewoluowało w niewielkie, różnorodne i odmienne do ciebie geologiczne biomy. No dobra. Owoce wodorostów. Dobra, mamy. Dobra, płyńmy teraz może do naszej chaty. Jestem ciekaw, czy jest jakaś latarka. Zaraz zobaczymy w tym systemie craftingu. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, w kapsule. Zrobiłem takie cięcie, żebyście nie tracili czasu na to, jak ja płynę. Zobaczmy, co jest w tym fabrykatorze. Tak, olej maszynowy możemy zrobić z tego czegoś. No okej. Okay. Smar jest niezbędny, nie zdążyłem przeczytać, ale dobrze, mamy smar. Energia 50 na 75, dobra. Ewentualnie możemy sobie jeszcze, wiecie co zrobić? Jedzonko. Usmażmy te ryby. Jest guma silikonowa. Kraftujemy, jak najbardziej. Jeszcze jedną zróbmy i teraz sprawdźmy, co możemy zrobić z narzędzi. Płetwy. Aha, ja nie mam płetw. Dobra, no to zróbmy sobie płetwy. Super, mamy płetwę, a ja chciałem zrobić, moi drodzy, co? Nóż. Tytan. Czy ja mam tytan? Tak, ze złomu robimy tytan, pięknie. I... Jeszcze raz zróbmy sobie jedną gumę silikonową. No i mamy tak, cyk, cyk. Pierwszy mamy nóż survivalowy, pięknie. Weapons, okej. Możliwość produkcji broni w fabrykatorach kapsuł ratunkowych została zablokowana po masaszę na Obraxi Prime. Okej, teraz sprawdźmy, co my tutaj mamy w tym schowku. Jajo stworzenia, nie wiem mi po co mi to, ale na razie sobie zostawmy. Tytan odłóżmy, gumy również. Weźmiemy tylko te rzeczy, które potrzebujemy. No i sprawdźmy jeszcze raz szybko w systemie craftingu, co byśmy mogli zrobić. Siglite. Składniki nieznane. Sigla to jest takie urządzenie, które będzie nas ciągała pod wodą. Taki mały skuterek i będziemy mogli dzięki niemu przemieszczać się między biomami szybciej. Aha, chciałem zobaczyć, czy jest latarka. Jeszcze raz, cofnij się, Farel. Latareczka. Pstryk, pstryk. Jest. Bateria i szkło. Co potrzebujemy, żeby zrobić szkło? Kwarc. A baterie? Kwasogrzyb i ruda miedzi. Czyli idziemy po miedź. I po szkło. Mamy kwarc tutaj? Jest jedna sztuka kwarcu. Potrzebujemy dwie sztuki. Dobra, ciśniemy. Eksplorować biom. Teraz mam nożyk. To mi nic nie grozi. Chyba. Do tej rury nie będę wpływał. Tutaj znaleźliśmy kwarc ostatnio, nie? Zeskanujmy sobie może to. Ty, podniosłem coś. Grzybki potrzebujemy. Płynie coś. To ta wariatka, która wybucha. Dobra, jest kwarc, jest kwarc.
tu są grzybki. Tu mamy coś, co to jest? Ruda. Miedź. Pięknie. Podnieś. Tytan. Gdzie ta miedź spadła? Kurczę, niedobrze. Kolejny chyba kwarc. Tytan, tak. Miedź, pięknie. Wykrywam złoża siarki w pobliższych coś tam. Dobra. Tu jest ta miedź, która mi spadła. I chyba wiecie co? To było na tyle, jest ciemno. Pójdę na powierzchnię, faktycznie, zapomniałem całkiem. Wracamy się teraz do kapsuły i już powinniśmy sobie... Trzy! O kurcze! Już straciłem przytomność, widzieliście to? Dobra, płyniemy sobie teraz do chaty i zrobimy latarkę, bo jest naprawdę ciemno, ale jak widzę chyba już... Rdzenia napędowe aurowe spowodowane w czasie kolizji. Aha! Czyli jest jakieś promieniowanie spowodowane silnikiem aurory. No dobra. Czyli nie będziemy mogli się pewnie do niej zbliżać, bo coś nam się na pewno stanie, albo wyrośnie nam trzecia ręka. Ale to później z pewnością się dowiemy w dalszych rozgrywkach. Okej, moi drodzy. Jest latarka, pięknie, mamy latareczkę. Czyli mamy już trzy rzeczy, które są najbardziej nam niezbędne. Pokaż latarkę. No pięknie, elegancka latarka. Teraz będziemy wszystko widzieli w nocy. Odłóżmy sobie znowu miedź, kwarc. Co to jest? Siarka jaskiniowa. Aha, czyli nam to się przyda z pewnością również. Dobrze, napity, napity, najedzone, najedzone. Ciśniemy. Jak to? Ale dobra, na początku wypłyńmy jeszcze. Sobie obierzmy jakiś kurs. Jak aurora jest tutaj, to płyńmy może sobie na początku tutaj, w kierunku słońca, dobra. Żebyśmy po prostu wiedzieli, jaki biom eksplorujemy. Rura. Aha, mogę ją zeskanować. Zobacz, jaki bajer. Koralo rura. No dobrze. Koralo ruru. Ruro. Jaka ciężka wymowa jest tego. Okej. W tej koralo rurze coś będzie? Nie ma. Ale tutaj mamy... Podnieś złom. Dobra, podniesiemy sobie złom. Przyda się. Zrobimy tytan. Czy ja mogę to zniszczyć? Tak, mogę. Chodź, chodź, chodź. Co to jest? Jakaś muszelka? Nie. Koral stołowy. No dobra, mogę to zeskanować? Mogę. Skanujmy. 30, 50, 60. Pięknie. Tu jakaś fajna rybka płynęła, ale to później zobaczymy. Tutaj mamy... Co to jest? Jajo. Kolejne, ale na razie nie będę podnosił tych jaj. Jeszcze coś mi się, kurczę, w chacie urodzi. Będzie zadyma. Tam są te niebezpieczne, które wybuchają. Tutaj może coś zobaczymy. Tutaj nie ma nic. Pój na powierzchnię, ja całkiem zapomniałem. Oxygen, oxygen, dawaj, dawaj, dawaj. Ile jesteśmy? 18 metrów. Szybko, szybko, szybko. Dobrze, że mam te płetwy. Dobra, płyniemy dalej tutaj. Jestem najedzony? Jestem jeszcze najedzony, dobra. Płyńmy dalej. Jest coś naprzeciwko. Zginąłem. Nie wiem. Powodu śmierci utraciłeś rzeczy w ekwipunku. Zapiszmy sobie w ogóle grę. Nie wiem, jak to się stało. Nie kontrolowałem życia. Dobra, pierwsza wpadka w pierwszym odcinku. Dobra, moi drodzy, byliśmy gdzieś tutaj w tym miejscu. I ja zginąłem właśnie tutaj. Jak widzicie, mój drop został. Zbierzmy sobie to. I tutaj jest jakaś skrzyneczka. Coś w niej jest. Fragment skutera Seaglide. Pięknie, pięknie, pięknie. 2 na 1. Jeszcze jeden fragment Seaglide'a, będziemy mieli skuter. Super, fantastycznie. Rozejrzyjmy się teraz tu po biomie, o co chodzi. Ja sobie wypłynę, zaczerpnę troszeczkę powietrza. No i dajemy nura znowu. Tutaj coś mamy, co to jest? Złom, myślałem, że już kolejna część skuteru Seaglide by było rewelacyjnie. Kwarc. Kwarc się przyda, tam nawet nie wpływam, bo zaraz mnie tam podhaczą. Znowu te wybuchowe rybki. Bombermany, nazwijmy je Bombermany. Ktoś grał w Bombermana, będzie wiedział, o co chodzi. Tutaj mamy coś, uwaga, coś jest w środku. Fragment przenośnej konsoli pojazdów. Zeskanowałem to? Dobra. No to spoko, jak jest zeskanowane, to spoko.
Zaczerpnijmy znowu powietrza, rozejrzyjmy się mniej więcej. Tutaj jeszcze coś leży, dobra. Może będzie fragment Siglighta znowu. Nie. O, o, a ta ładna. Neonówka! Patrzcie, jaką ładną rybkę złapałem, neonówkę. Neonówka, pokaż jak wyglądasz w ręku. No, fantastyczna jesteś. Dobra, powietrze zaczerpnięte i powiem wam, żebym się gdzieś tutaj zanurzył, wiecie? Bo tutaj naprawdę może być ciekawie. O stary, co to? Patrzcie, co z przodu pływa. Ciekawe, czy to coś jest groźne. Dobra, jest! Jednak jest! Pal gumę, chamie! Ja cię potnę! Dobra, dostał z noża, uciekamy! Ale za dyma, ja tam jednak nie płynę, tu jest już za daleko trochę od chaty, jest niebezpiecznie. Dobra, ale... Czy mi się przewidziało, czy leży tutaj... Nie, tamto, patrzcie co on robi z tym metalem, on go pod... Podnosi, rzuca, dobra. Płyniemy na powierzchnię powietrza zaczerpnąć znowu i szukamy kolejnej części do Siglighta. Sprawdźmy, czy dobrze się w ogóle udajemy od naszej kapsuły. Tak, w tym kierunku musimy płynąć, bo na razie sobie właśnie w tym kierunku eksplorujemy biomy. Zaraz powinniśmy coś ciekawego znaleźć. Mamy już jakieś części? Jest coś i widzicie, mamy coś. Fragment pułapki grawitacyjnej. Czyli będziemy mogli stworzyć jakąś pułapkę grawitacyjną. 1 na 2, super. To mogę zeskanować? Nie mogę. Czyli szukamy schematów Siglighta i tej bomby grawitacyjnej. Wiemy, co mamy robić. Coś na mnie płynie. Ale nie będę z nim wchodził w żadną konfrontację, że tak powiem. Cholera wie, czy on jest niebezpieczny, czy nie. O, to jest fajna rybka jakaś. Bumerang. Chodź, chodź, bumerang! Ciekawe, czy będzie wracał, jak rzucę. Bumerang, gdzie jesteś? Wrócisz? No nie chcesz wrócić, a to chodźcie, złapię znowu. Dobra, wiemy tyle. W tych krzakach było przesrane, także tam chyba się nie będziemy zagłębiali, co? Ale tutaj mogę, widzę, uciąć. Płyń na powierzchnię. Ajajaj, 6! Dawaj. Dobra, powietrze jest, jeszcze troszeczkę powietrza. 75, pięknie. No i płyniemy dalej. Mi się wydaje, że tutaj w tych szczątkach powinno coś być ciekawego. I mamy naszą grawitacyjną pułapkę, pięknie. Super, będziemy mogli skartować pułapkę grawitacyjną, którą sobie z pewnością jeszcze dzisiaj zrobimy. Ale tutaj widzę, coś jeszcze jest w środku. Fragment Sugutora Siglight, pięknie. Lecimy kraftować Siglighta, mordeczki. Tniemy i widzimy się w kapsule. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już przy kapsule. Może jeszcze sobie jakąś rybkę złapiemy. Dziurawiec, super. W międzyczasie pozbierałem sobie jeszcze troszeczkę rzeczy, które napotkałem na drodze. Skuter Siglight. Tutaj, tak? Olej maszynowy, miedziany przewód i bateria. Miedziany przewód się robi z... miedzi. Super, mamy miedź, zadowolony. Bateria. Teraz bateria się robi na pewno... Tytan przeróbmy sobie ze złomu, bo mi niepotrzebny jest ten złom. Tylko potrzebny mi jest tytan. Okej, okay. Sprawdźmy schemat, bo nie pamiętam. Baterię się robiło... Ruda miedzi. Ciekawe, czy mamy jeszcze jakąś rudę miedzi. Mam nadzieję, że jest. Super, mamy rudę miedzi. Olej maszynowy też tutaj był. No i dobra. Kraftujemy Siglighta. Cyk. Bateria. Pierwszy stwórzmy właśnie baterię. Cyk, cyk. Battery. Jest bateria. Dobrze, miałem te grzybki. I teraz cyk. Siglight. Wow. Ciekawy jestem, jak on zapiernicza. Mamy Siglighta. Zróbmy sobie teraz tak. Dla własnego bezpieczeństwa zapakuj zapasy na dłuższą podróż i nigdy nie oddalaj się na więcej niż 5 km od najbliższej kapsuły lub bazy. Jestem ciekaw czemu. Dlatego Farrell się oddali. Ale to chyba już w przyszłym odcinku. Zróbmy sobie jeszcze jedzonko. Teraz przygotowujemy sobie usmażona neonówka. Ponoć bardzo dobra, nie wiem. Cofnijmy. I teraz tak, plecaczek moi drodzy.
To jest pod tabulatorem. Zjedzmy. 50, 70. Aha! No dobra, napiję się. Pięknie. Jestem napity. Ale jak widzimy, możemy jeszcze coś zrobić. Włókna siateczkowe, z których robimy później bandaże, o ile się nie mylę. Apteczki. Tak jest, zróbmy sobie jeszcze apteczkę, żeby nie było znowu takiej sytuacji, jaka miała miejsce przed chwilą. Po co ja zrobiłem gaśnicę? Dobra, sprawdźmy, co możemy zrobić. Uszkodzone systemy drugorzędne. Użyj narzędzia naprawczego. Narzędzie naprawcze, aby stworzyć narzędzie naprawcze, co jest potrzebne? Ruda srebra. Czy ja posiadam rudę srebra? Kwarc, 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 kwarc. No niestety nie posiadam. Sprawdźmy sobie szybciutko tylko, jak działa Siglite. O, pięknie. Czy naprawdę on się spisuje? Tak wygląda Siglite. Wow, mamy taką mapę na nim. No i to teraz ma sens przemierzanie przez biomy, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie 350 łapek w górę. Farel będzie kontynuował tą serię. No i dziękuję za uwagę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Subnautiki. Trzymajcie się, cześć!